Tramwaj kierunek Gruczewska. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz na pierwszy film, jedyny raczej z Tramwaj kierunek Gruczewska, ponieważ już jutro, już 5 marca, w sobotę, rano, bardzo wcześnie rano, wyjadą pierwsze tramwaje na trasie tramwaj do osiedla Gruczewska. Ponownie, po długim czasie budowy metra, stacji metro Bemowo, wracają tutaj tramwaje. No ale dobrze, co się właściwie zmieni? Zacznijmy od podstawy, czyli to, co Was pewnie najbardziej interesuje, jakie będą nowe trasy tramwajowe od soboty 5 marca, czyli jutra. Pierwsze, co najważniejsze, to jest to, iż linia 10 zmieni trasę dosyć mocno, ponieważ będzie kończyć na właśnie nowej pętli, nowej, starej, ponownie reaktywowanej pętli osiedla Gruczewska. Tam będzie kończyć linia 10 i będzie jechać trasą Wyścigi, Puławska, Nowowiejska, Aleja Niepodległości, Aleja Jana Pawła II, Aleja Solidarności, Wolska, Połuczyńska, Powstańców Śląskich, Gruczewska i osiedle Gruczewska. Warto tutaj zwrócić uwagę, że linia jedzie też inaczej, nie jedzie ulicą Prostą ani Kasprzaka, ponieważ tam jest aktualnie, rozpoczyna się budowa trasy tramwajowej na Kasprzaka. Kolejne zmiany to jest dla linii tramwajowej 26. Linia będzie jeździć od Wiatracznej przez Grochowska, Targowa, Aleja Solidarności, Wolska, Połuczyńska, Powstańców Śląskich i dalej tej nową trasą ta część będzie jechać tak jak dziesiątka mniej więcej. Aleja Tajmonta, Wólczyńska i Nocznickiego. Dalej do metro Młociny. Także tak wygląda trasa linii 26. W dużej części zastępuje właśnie tutaj dziesiątkę. Tutaj jeździła teraz do metro Młociny. Natomiast linia 28 również zmienia swoją trasę. Mianowicie będzie jechać od Dworca Wschodniego, Kijowską, Targową, Ratuszową, Jagiellońską, Stefana Starzyńskiego, Most Gdański, Słomińskiego, Aleja Jana Pawła II, Broniewskiego, Rejmonta, Powstańców Śląskich, Gruczewska i osiedle Gruczewska. Także obydwie te linie, 28 i 10, będą dojeżdżać do pętli osiedle Gruczewska. Oczywiście autobusy typu 105, które cały czas zawracają na pętli autobusowej osiedle Gruczewska, tam też mają swoje trasy. No i w związku z całą tą trasą nową, która właśnie jest otwarta, wyremontowaną, tramwaje wrócą na przystanki Bemowo, Ratusz 06, Klemensiewicza 03 i 04 oraz osiedle Gruczewska 11, 12, 13, 14, 15. Z tym, że nie na wszystkich tych przystankach na osiedle Gruczewska oczywiście tramwaje będą się zatrzymywać. Ale może to trochę o samej pętli, bo to też nie jest zwyczajna pętla tramwajowa. Co ciekawe, tutaj w ramach takiej ciekawostki historycznej, kraniec autobusowy właśnie tej pętli został uruchomiony 28 lipca 1984 roku i od samego początku zaczął pełnić ważną funkcję. Przedłużono tu wszystkie linie z krańców Nowe Górce oraz osiedle Lazurowa. Pętla tramwajowa została uruchomiona 1 sierpnia 1992 roku. Do 15 października 1996 roku węzeł nosił nazwę Gruczewska. Kraniec autobusowy przeszedł generalny remont w 2006 roku, ale tak jak właśnie tutaj jest powiedziane, kraniec autobusowy. Natomiast pętla tramwajowa nie zmieniła się. Pętla tramwajowa nie jest najnowszych lotów, nie wygląda oczywiście tragicznie, jest trochę wiatr. Można tam wejść, oczywiście, to nie jest tak, że się tam zapadają płyty pod nami, ale planowana jest też przebudowa tej pętli tramwajowej w ramach budowy tutaj parkingu Parku Jedź z stacją metro Lazurowa. Oczywiście parking Parku Jedź powstanie po budowie stacji metra, ale jest to planowane. Natomiast na krańcu autobusowym było wymienione wtedy nawierzchnia przystanków oraz peronów przystankowych. W zespole jest trochę przystanków. Mamy od 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014 i 015. Węzeł cały znajduje się oczywiście w dzielnicy Bemowo. Z tym, że też całość tego zespołu przystankowego była trochę zmieniona wraz z przebudową ulicy Lazurowej, bo tutaj trochę powstało rondo i całkowicie to się zmieniło i wtedy faktycznie tamte przystanki są zupełnie nowe. Warto też tutaj podkreślić, że faktycznie od niektórych przystanków trzeba trochę dojść z jednego do drugiego, bo to jest pętla i tramwajowa, i autobusowa, i cały zespół dookoła ronda.
Jest to dosyć specyficzna pętla tramwajowa, ponieważ posiada bardzo dużo torów tramwajowych. Podobną pętlę tramwajową, jeżeli chodzi o liczbę faktycznie torowiska tutaj, może być chyba plac Narutowicza, tylko tak mi się wydaje, bo inne pętle aż tyle torów nie mają, żeby mogły tutaj spokojnie sobie oczekiwać na dalszą trasę. Chodzi mi dokładnie o to, iż mamy tutaj 5 torów tramwajowych, gdzie tramwaje mogą zatrzymać się i oczekiwać, czyli w teorii 5 różnych linii tramwajowych może spokojnie tutaj zawracać. Jest to oczywiście związane z tym, iż kiedyś to była najdalej wysunięta tutaj pętla tramwajowa. Tutaj można było się przesiąść do linii autobusowych dojeżdżających do Starych Babic czy innych też tutaj rejonów. I to była ważna część komunikacyjna Warszawy. Teraz, kiedy tutaj powstaje metro i bezpośrednio pod pętlą osiedle Górczewska, ale autobusową, będzie się też znajdować kolejna stacja metra, w teorii ta pętla nie jest tutaj niezbędna. Na pewno nie w tak wielkiej okazałości, co nie zmienia faktu, że według mnie tak czy siak usuwanie jakichkolwiek linii tramwajowych w Warszawie jest bez sensu, bo mamy ich tak czy siak dosyć mało, powinno być ich coraz więcej, równo z powiększaniem się Warszawy. No ale tak, pętla tramwajowa, pomijając też, że właśnie ma 5 torów, to też ma nietypowy wjazd. Wjazd już bezpośrednio ze środka ulicy odbywa się za pomocą 2 torów tramwajowych, które na środku jezdni rozjeżdżają się na 2 tory, a później można z tych też, że 2 torów rozjechać się bezpośrednio na wszystkie rozjazdy. Jest to specyficzne, nie mam, wydaje mi się, że w Warszawie nie ma nigdzie takiego rozjazdu na środku ulicy, na 2 tory i później wjazd już na pętle podwójnymi torami jednokierunkowymi. No, według mnie dosyć coś ciekawego. No i przy okazji jest też przywracany już stary przystanek tramwajowy, który nie był jak w żaden sposób wyremontowany. Ten przystanek tramwajowy posiada jedną wiatę. Znajduje się pod starym Tesco, którego już oczywiście nie ma. No i ta nowa trasa bezpośrednio nad stacją metra Bemowo. Tam faktycznie jest nowe torowisko, jak możecie, pewnie już widzieliście przed chwilą na paru zdjęciach. No i żeby było warto podkreślić, jak to wyglądało jeszcze podczas przebudowy, to tak właśnie wyglądało torowisko podczas budowy metra, jakiś rok temu mniej więcej, pewnie na zdjęciach macie. No to trochę inaczej to wyglądało, tak było wszystko rozkopane i tutaj tego torowiska zbytnio nie dało się wrzucić, a też nie było tutaj niezbędne, ponieważ linie 700 były przerzucone bezpośrednio do stacji metra Księcia Janusza i cały czas tak również jest i raczej nie są planowane zmiany teraz tramwajowych, żeby faktycznie linie 700 wróciły na pętlę osiedle Górczewska, no bo aktualnie dojazd do metra dla tych linii to jest po prostu coś wspaniałego i zbawienie. I dalsze zmiany trasy linii 700 będą się raczej wiązać z otwarciem stacji metra Bemowo i wtedy najprawdopodobniej 700-ki całkowicie zmienią swoją trasę i nie będą jechać do Księcia Janusza, bo nie byłoby to w żaden sposób niezbędne. Co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że taki materiał specjalny ze specjalnym intrem Wam się spodobał, bo stwierdziłem, że muszę zrobić. To jest taka jedyna okazja w tymże rejonie, żebym mógł po prostu pokazać tramwaj, kierunek Górczewska. Cześć!